Pani, czasami zastanawiam się, jak to jest możliwe, że w głównym, centralnym punkcie miasta, jakim jest Plac Baczyńskiego, bez mała to jest prawie że centrum, gdzie odbywają się najważniejsze wydarzenia, jakieś imprezy różnej maści, tam kulturalne, muzyczne, społeczne czy wszystkie inne imprezy, wydarzenia. Odbył się duży koncert, na koniec wakacji odbył się duży koncert, myślę, że ciekawy też bardzo, z dość dużą sceną, dwugodzinny, i nikt nie został o tym wydarzeniu poinformowany. Wiedzieliście o tym? Skąd? No bo ja miałem swoje własne kanały, ale skąd wyście wiedzieli? Z gazety miejskiej? Z jakiegoś portalu informacyjnego? Z Facebooka? Nikt o tym nigdzie nie poinformował. A jest przecież takich portali miejskich czy niemiejskich, informacyjnych kilka w tygach. A ja nigdzie nie znalazłem informacji, chociaż długo szukałem. Dlaczego tak się dzieje? Czy to nie jest dziwne? Przecież nie można powiedzieć, że nikt o tym nic nie wiedział, ponieważ musieli o tym wiedzieć ci, którzy wydali zgodę na ustawienie tak dużej sceny. No wiadomo, jeżeli są jakieś wydarzenia publiczne czy społeczne na głównym punkcie centralnym miasta, no to miasto musi o tym zostać powiadomione i wydać odpowiednie zgody, zezwolenia i tak dalej. No, także niestety nikt o tym nie wiedział, szkoda. Ja o tym informuję już po fakcie, niestety. Czyli musztarda po obiedzie, ale zobaczcie, co się działo. Muzyczna Kortum. Wielkie brawa dla nieba, któremu dedykujemy ten wieczór i koncert, a oraz także wyraz uznania dla grupy. Nadchodzi, nadchodzi, nadchodzi król. Nadchodzi, nadchodzi, nadchodzi król. Nadchodzi, nadchodzi, nadchodzi król. Nadchodzi, nadchodzi król. Nadchodzi, nadchodzi, nadchodzi król. Nadchodzi, nadchodzi, nadchodzi król. Nadchodzi, nadchodzi, nadchodzi król. Dzień dobry, dobre miasto Tychy. 3 lata temu tutaj z tej sceny też coś mówiłem, ale dokładnie nie pamiętam. Dzisiaj chciałbym was zachęcić tym, co powiem, zachęcić. To, co najważniejsze na świecie, to czas. Mamy czas narodzenia się, mamy czas szkoły, mamy czas studiów, mamy czas pracy, mamy czas relacji, mamy różne czasy. W moim domu rodzinnym, na moim stole, nigdy nie widziałem czasu, w którym by mój ojciec i moja mama mieli alkohol, papierosy, czy coś, co nie jest związane z Bogiem. Widziałem tam jednak Pismo Święte, gdzie moi rodzice mówili mi o tym, że Bóg jest dobry, a Jego łaska trwa na wieki i jest zawsze dobry. Moi rodzice mówili mi, że jest taki człowiek, był na ziemi, jest, istnieje, o nazwie Jezus Chrystus. Mówili mi i wkładali to w moje serce, w moje usta. Ale mając ileś tam lat naście, ja powiedziałem, że to ja będę Bogiem. Nie religia,
ani wykłady, ani nauczanie, ani życie moich rodziców nie interesowało mnie. Był czas dla mnie zły, bo jest czas dobry i jest czas zły. Ale w tym czasie złym, kiedy moje życie było uzależnione od wielu rzeczy, był czas, kiedy ten człowiek, który był na ziemi, Jezus Chrystus, On szedł za mną. Tak jak po ulicach Jerozolimy, On chodził za ludźmi i wśród ludzi i dokonywał dobrych rzeczy. Kiedy Go pytali, kiedy Go prosili, On nigdy nie odmawiał, ale ja nie chciałem. Był to dla mnie zły czas, ale był dobry czas w moim życiu 37 lat temu, kiedy zrozumiałem, że Słowo Boże mówi, że jestem grzesznikiem, że muszę pokutować, to znaczy upamiętać się i odwrócić się od złego mojego postępowania. Byłem jak błądząca owca. I był czas, kiedy Jezus Chrystus zapukał do mojego serca. I kiedy zapukał do mojego serca, oddałem Mu swoje życie, postanowiłem kolejny czas mojego życia poświęcić dla Niego. Co zrobiłem? Razem w kuchni u moich rodziców, z moimi rodzicami, z moim bratem, uklęknąłem i w prostej modlitwie powiedziałem: Panie Jezu, potrzebuję Ciebie, bo jestem grzesznikiem, złym człowiekiem, bo żyję według własnych pragnień myśli, służę diabłu na maksa. I wtedy tej nocy On przyszedł do mnie. On powiedział mi, kiedy powiedziałem: przebacz moje winy i moje grzechy i obmyj mnie swoją świętą krwią. On przyszedł do mojego serca i Duch Święty mi powiedział: Twoje winy i grzechy są przebaczone. Dzisiaj jest czas zbawienia dla Ciebie. Będziemy dziś tańczącym pokoleniem, bo pokazałeś swoją łaskę na. Tańczącym pokoleniem, bo okazałeś swoją łaskę.